Muzyki z klasy 402. Drugi Einstein. Tak właśnie Abraham Lincoln trafił z prostej wiejskiej chaty do wspaniałego białego domu, gdzie nadano mu przydomek Wielki Wyzwoliciel. To koniec. No, no, no. Doskonałe wypracowanie, Vinnie. Cieszę się, że się pani podobało. 3 lata temu, kiedy twój brat czytał to samo wypracowanie, też bardzo mi się podobało. Właśnie otrzymałam informację, że Nicole już nie wróci do szkoły. Ciekawa jestem, co się stało. Cóż, ojciec Nicole podpalił swoją fabrykę materacy, żeby wyciągnąć pieniądze z ubezpieczenia. Musieli uciekać z kraju, mieszkają na Barbadosie, a Nicole nazywa się teraz Karmelita. O, Rety! Słyszałaś o tym? Już dobrze, uspokójcie się. Koło Penny jest wolne miejsce, może ktoś chciałby się przesiąść? Ja! Muszę tam usiąść, wtedy Penny i ja zostaniemy przyjaciółkami. Panno Graves, obok mnie jest wolna od początku roku. Kto chce usiąść obok Polly? Przykro mi, Joe, nikt nie chce siedzieć obok ciebie. Freddy, stąd będziesz lepiej widział tablicę. Posłuchajcie, za chwilę oddam sprawdziany z matematyki i... Panno Graves, po co marnować cenny czas? Proszę przeczytać wyniki na głos. Miło, że tak się o nas troszczysz, ale tak nie zrobimy. Tylko 96 punktów na 100. Nie zaliczyłem. Miałem wtedy za ciasne buty, nie miałem dobrego ołówka i chyba łapała mnie grypa. Mam 81! Ciasne buty, grypa i marny ołówek, a ja i tak mam 81! Niezły jestem! Podpiszcie nowe zeszyty z testami matematycznymi. Użyj prawdziwego nazwiska Vinnie. I.P. Knightley. Niezłe! Zapomnieli dodać zeszytu z rozwiązaniami. Dostałem zeszyt z rozwiązaniami testów. Czy coś się stało, Jessie? Właśnie dowiedziałem się, że na drugie śniadanie mam jabłka. A ja uwielbiam jabłka. Nie rzucę piłką w Penny. Ona jest zbyt miła. Teraz moja kolej! Hej! To było dobre. Zapomnij, Nancy. Nie pokażę ci zeszytu z rozwiązaniami. Chociaż raz w życiu chcę być najlepszy. No dobrze. Tylko nie zmądrzej zbyt szybko. To będzie bardzo podejrzane, jeśli Trójkowicz nagle dostanie piątkę. Zwariowałaś? Piątkę? Pójdę na całość. Chcę dostać 6. Słyszysz? Penny! Hej, Penny! Przyjdziesz do mnie po lekcjach? Oh, byłoby miło, ale nie mogę. Muszę napisać wypracowanie o Peru. Mamy je oddać za 3 tygodnie. Dlatego muszę już zacząć. Obiecałam też, że wyprowadzę psa sąsiadki. Serio? Ile ci za to płaci? Nancy, kto by brał pieniądze od sąsiadki? Och, cóż, ja nie. A może ja wyjdę z psem, ty napiszesz wypracowanie, a potem się pobawimy? To miło z twojej strony. Dobrze, do zobaczenia u mnie. Dostałam zaproszenie do pałacu! Moja najlepsza przyjaciółka Penny poprosiła mnie, żebym wyprowadziła pani psa. Dobrze, skarbie. Czas na spacer, killer! Stój, killer! Arturze, nie znasz mnie, ale... Znam cię. To tobie dają wycisk na WF-ie. Jest gorzej, jeśli jestem w drużynie chłopców. Słyszałem, że nie chcesz chodzić na lekcje gimnastyki. Zapłacę, ile trzeba. Proponując mi pieniądze, obrażasz mnie. Wiem. Będę nosił pieluchę na głowie. To mi się już znudziło.
ale pewnego dnia przyjdę i poproszę cię o przysługę. O przysługę? Zgadzam się. Hej, Jack! Jesteś mi winny przysługę! To musiało się udać. To bardzo miła niespodzianka. Dostałeś 100 punktów na 100. Powiedziała pani 100? Równiutko 100 punktów? 100 punktów! Idealny wynik, stówka! Ha! Dzień dobry, jestem mamą Jessiego. Przyniosłam mu zapasową parę majtek. W dniu sprawdzianów Jessie za bardzo się ekscytuje. Penny! O, cześć Nancy. Szkoda, że wczoraj nie wpadłaś. Pewnie za długo bawiłaś się z pieskiem. Tak. Zajęłam ci miejsce. To miło z twojej strony. Ale tutaj jest miejsce tylko dla jednej osoby, a nas jest więcej. One nie będą miały nic przeciw temu. Mogą usiąść tam. Gratulacje, Jessie. Znowu masz komplet punktów. Zmieniłeś się w matematycznego geniusza. Powiedz, skąd ta nagła poprawa? Więcej się uczę. Aha. Tak, wcześniej się nie przykładałem, ale teraz ciężko pracuję. Znalazłem sobie w domu odpowiednie miejsce do nauki i... Dobrze, czas na sprawdzian z matematyki. Nie, to niemożliwe! Nie! Mogę od razu napisać ten test z przyszłego tygodnia. Myślę, że jeden wystarczy. Weźcie ołówki do ręki. Zaczynamy. Widzę, że już skończyłeś, Jessie. Może weźmiesz książkę z klasowej biblioteczki i poczytasz w ciszy. Dobry pomysł. Jest tam coś o Einsteinie? Do zobaczenia. Pamiętajcie o zbiórce zabawek. Vinny, następnym razem bardzo proszę, nie gryź gumki od ołówka. Gdyby pani przeżywała taki stres... Posłuchaj, Jessie, ponieważ jesteś taki dobry z matematyki, zrobię z ciebie korepetytora. Ja mam udzielać korepetycji? Nie chcą mnie tu nawet jako ucznia. Nowy Jessie będzie pomagał uczniom, którzy nie są tacy zdolni. Ale ja nie mogę. Naprawdę? Czy jest jakiś powód, dla którego nie chcesz pomagać innym uczniom? Jessie, twoja uczciwość jest warta więcej niż wszystkie szóstki świata. Czy jest coś, co chciałbyś mi powiedzieć? Tak. Wyrzucić tych tumanów ze szkoły! Freddy, pora iść do domu. Dzień dobry, dzieci. O nie! A! Jakim cudem ten chleb się tu znalazł? Panno Graves, ma pani mrówkę na bluzce. O, dziękuję, Nancy. Och. Proszę bardzo. Jeśli przesiądę się tam, gdzie siedzi Freddy, wtedy wypatrzę wszystkie mrówki, które po pani łażą. Nie, dziękuję ci. Uwaga, dzieci! Szsz, cicho! Uczniowie, którzy potrzebują pomocy w odrabianiu lekcji, proszę ustawić się w kolejce po mojej lewej stronie. Pomogę każdemu, kto tu przyjdzie. Program pomocy uczniom. Dobrze, mamy czas. Ty też możesz spotykać się z supermodelką. Zobacz, zadanie numer 7. Kompletnie go nie rozumiem. O, rety! Jakie brzydkie słowo! Jessie,
Podobno masz mi pomagać. Tak, tak. Dobra, powiem ci, co zrobić. Pomnóż, podziel, dodaj podmiot, orzeczenie i otrzymasz odpowiedź. Co? Kurczę, czy ty nic nie rozumiesz? To ile akrów musi zaorać pan Brown? 30? Tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze. Och, Penny, dzięki tobie wszystko wydaje się proste. Teraz to już nic nie rozumiem. Myślałem, że coś wiem, ale wiem, że nic nie wiem. Hej, mógłbym teraz grać w piłkę, ale czy słyszałeś, że się skarżę? Chyba zwymiotuję. Co? Następny. Czy przypadkiem nie usłyszę, że ktoś znowu zniszczył rabatkę w ogródku? Oczywiście, że nie. Dostałem nauczkę. Ten bukiet kwiatów został kupiony specjalnie dla pani, wspaniałej nauczycielki. W takim razie dziękuję, Arturze. To bardzo miłe. Wszystkiego najlepszego, kochająca Silvia. Jordan, teraz twoja kolej. Powiedz nam, co jeszcze Indianin może przywieźć na targ? Ręcznie tkany koc? Doskonały wybór. A kto mi powie, co może przynieść pionier? Nancy? M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Słucham? Przepraszam, panno Graves. Stolica? M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Słyszałaś pytanie? No nie zupełnie. Siedzę tak daleko, że prawie nic tu nie słyszę. O, rozumiem. Jest tylko jedno rozwiązanie tego problemu. O, witaj! Nie takie rozwiązanie miałam na myśli. O, gabinet lekarski? Dziecka. Mam tylko mały problem ze słuchem. Mały problem ze słuchem? To samo mówiła Tiffany Siegel, kiedy tu przyszła. Ku pamięci Tiffany Siegel? O! Zajmiemy się twoim uchem. Przecież chcemy, żebyś była tu z nami w przyszłym roku. Nie zbliżaj się. Sprawdź moje akta. Potrafię gryźć. Dzieci, tylko nie zapomnijcie, że jutro macie fakultety. Nie fakultety! Posłuchajcie, pan Besser przygotował bardzo interesujące zagadnienia. To czemu pani nie przychodzi? Jeśli chcesz mówić, podnieś rękę. Podczas piątkowych fakultetów najlepsi uczniowie otrzymają nagrody. Bilety do krainy potworów. Do krainy potworów? Świetnie, słyszeliście? Mają tam taką odlotową karuzelę. Jest super! Słyszałem, że ktoś tam zemdlał. Zaczniemy od nagrody matematycznej. Mamy tutaj remis pomiędzy Penny a Jessim. Biorąc pod uwagę wyniki ostatniego sprawdzianu, Penny dostała 99 punktów, a Jessie... No i co, Nancy? Przyznasz, że miło mieć czyste uszy? Nie zupełnie. O! Ojojoj, są trochę przyciasne, prawda? Hej, chyba właśnie słyszałam alarm przeciwpożarowy. Serio? A ja myślałam, że nie dosłyszysz. A teraz, moja droga, sprawdzimy, jak poważna jest twoja wada słuchu. Podnieś rękę, kiedy usłyszysz jakiś dźwięk. Nic teraz nie słyszę. Niech ktoś w końcu odbierze ten telefon. Nancy, według tego zaświadczenia rzeczywiście masz problemy ze słuchem. Czy to znaczy, że mam siedzieć z przodu obok Penny? Nie, to znaczy, że musisz nosić aparat słuchowy. Wiesz, kto włożył węża do klatki chomika? A? Co powiedziałeś? Przez to głupie urządzenie nic nie słyszę. Och, Nancy, nie wolno ci zdejmować aparatu. Teraz to jest twój paszport do świata. Chyba powinnam posadzić cię z przodu. Super! Nie tam, skarbie! Miałam siedzieć z przodu! Dokładnie tak. Chodź tutaj. O!
możesz uczestniczyć w lekcji. Dzięki temu wyczuwasz drgania. Tak bardzo się starałam i nie wyszło. Wiem, że to nieładnie, ale byłam rozczarowana, że nie dostałam tej nagrody. Nie martw się, Penny. W przyszłym roku na pewno ją dostaniesz. O nie, jesteś za mądry. Starałam się jak mogłam. Nie pojechałam do Izraela, żeby nauczyć się mnożyć. Idę już. A ostatni test? Nie pojechałam odwiedzić ciotki Berty w domu starców, bo się uczyłam. O, Rety. Już jej z nami nie ma. Ale ty pewnie poświęciłeś jeszcze więcej. Zasłużyłeś na tę nagrodę, a więc gratuluję ci. Wybacz, ciociu. Cóż, nie wiedziałem, że to cię tyle kosztowało. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to... kupić ci breloczek w Krainie Potworów. Nic ci się nie stało? Nie, ale temu, co mnie trafił, się stanie. Słyszysz mnie? Bez swojego aparatu? Nie, nie. Ja czytam z ruchu warg. Nauczyłam się tego podczas oglądania telewizji. Miło mi was poinformować, że Nancy słyszy coraz lepiej i może już siedzieć z resztą klasy. Gdzie mogłabym ją posadzić? Może tam? Ale super! Teraz wszystko możemy robić razem, uczyć się i poznawać swoje tajemnice. Wiem, kto wpuścił węża do chomika. Ponieważ Nancy się przesiadła, uczciwie będzie, jeśli wszyscy zmienicie miejsca. To wspaniale! Będziemy super przyjaciółkami. Czy lubisz litewskie tańce ludowe? Chłopcy i dziewczęta, proszę o ciszę, bo nie powiem wam, kto dostał nagrodę za literowanie słów. Kupuje krawaty. Kiedy będzie obiad? Ojej, ale ładnie wyglądasz. Musisz być bardzo dumny z tego wyróżnienia. Jestem. Pokonałeś inne dzieci. Niektóre z nich wiele poświęciły podczas walki o tę nagrodę. Zwłaszcza Penny. Niedługo przestanie płakać. Penny? Płacze? Ale to nie jest twoje zmartwienie. Przecież zdobyłeś tę nagrodę uczciwie. Cóż... Nagrodę matematyczną otrzymuje Jesse McCoy. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, jeszcze nie jest za późno. Jadę do Krainy Potworów! Gratulacje, Jesse! A bilet, panie Besser? O, oczywiście! Jestem pewien, że sukces Jesse'ego będzie dla was inspiracją. Kiedyś był matematycznym tumanem, półgłówkiem. Niektórzy mówili, że jest niedorozwinięty, ale wziął się w garść i został szóstkowym uczniem. Może podzieli się z nami dzisiaj tajemnicą swojego sukcesu i... Ach, cóż, przyjaciele, to brzmi głupio i słyszeliście to już nieraz, ale taka jest prawda. Wyłączcie telewizor, usiądźcie przy biurku i otwórzcie książkę. Nauka da wam więcej niż wysoki wynik w grze Kosmiczne Bestie. Chociaż w tym też jestem niezły. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zaprezentujesz nam swój wielki geniusz i rozwiążesz teraz z nami kilka matematycznych zadań. Albo może wytłumaczysz swoim koleżankom i kolegom, jak zamieniasz kilogramy na miligramy. Jeśli im powiem... to się tego nie nauczą. Ho, wiem, że to dla ciebie dziecinnie proste, ale wytłumacz nam to. Tak, cóż, prawdę mówiąc, to używam kalkulatora. Na szczęście mam kalkulator przy sobie. Mnożysz przez 100, dzielisz przez milion, wychodzi wynik, nie wiem, coś z wieloma zerami. Akry? Metry? Gramy? Poproszę bilety. Śmiejcie się! I tak was mogę pokonać w kosmicznych bestiach! Matematyczną nagrodę dostaje... Penny Grant! Dobrej zabawy w Krainie Potworów! Nie pojadę tam. Przekażę bilety fundacji Spełniajmy Życzenia Sierot. To był najgorszy dzień w moim życiu. Nie, cofam to. Jutro będzie gorzej. Polly przyniesie swoją kolekcję łyżek. Będzie przez cały rok gadała o łyżkach.
Może i wyszedłem na głupka przed całą szkołą, ale przynajmniej dalej mam zeszyt z rozwiązaniami tych testów. O, nowe zeszyty z testami. Zeszyt z rozwiązaniami. Tak